Ostatnio analizowaliśmy, jak obliczyć pH słabego kwasu. W tym nagraniu zajmiemy się obliczeniem pH słabej zasady. Według teorii Areniusa zasady są to związki, które po wprowadzeniu do wody dysocjują na aniony wodorotlenkowe i kationy metalu. Natomiast według teorii Bronsztedta-Lowrego zasada to indywiduum, które jest zdolne przyjąć proton, czyli jon wodoru. Zasady, podobnie jak kwasy, możemy podzielić na mocne i słabe. Mocne to takie, które w roztworze wodnym będą dysocjowały niemalże w 100%. Taką zasadą jest na przykład wodorotlenek sodu, czy też wodorotlenek potasu. Słabe zasady dysocjują w niewielkim stopniu. Zaliczamy do nich wodny roztwór amoniaku, często nazywany wodą amoniakalną. Amoniak jest gazem o charakterystycznym drażniącym zapachu. Po wprowadzeniu tego gazu do wody rozpuszcza się on w wodzie, a część jego cząsteczek przyłącza proton z wody zgodnie z równaniem. Amoniak plus woda daje nam jon amonowy i jon wodorotlenkowy. Jony wodorotlenkowe, które powstają w tej reakcji, powodują wzrost pH roztworu. Wodny roztwór amoniaku jest słabą zasadą. W jej roztworze wodnym powstaje stan równowagi, tak więc reakcja nie zachodzi tylko w tym kierunku, ale również w kierunku przeciwnym. Załóżmy, że mamy wodny roztwór amoniaku o stężeniu 0,2 mol na decymetr sześcienny. Zastanówmy się, jakie pH będzie miał ten roztwór. Co musimy zrobić w pierwszej kolejności? Spójrzmy raz jeszcze na zapisane przez nas równanie reakcji dysocjacji. W układzie dochodzi do stanu równowagi, którą opisuje stała równowagi KB. KB równe jest stężenie jonów amonowych razy stężenie jonów wodorotlenkowych podzielone przez stężenie amoniaku. Są to stężenia równowagowe. Zgodnie z równaniem reakcji, w stanie równowagi stężenia jonów hydroksylowych oraz jonów amonowych są sobie równe. Natomiast stężenie niezdysocjowanego amoniaku w stanie równowagi jest równe stężeniu początkowemu amoniaku, stężenie to oznaczałam jako CB, odjąć stężenie amoniaku, które uległo dysocjacji, czyli takiej ilości amoniaku, jak odpowiada stężeniu jonów wodorotlenkowych czy jonów amonowych. I dlatego też stężenie równowagowe amoniaku równe jest stężenie CB odjąć stężenie jonów OH-. Zgodnie z danymi literaturowymi pKb tej zasady wynosi 4,75. To P oznacza, że trzeba wziąć ujemny logarytm dziesiętny z wartości, przed którą stoi. W tym przypadku będzie to ujemny logarytm z KB, czyli ze stałej równowagi dysocjacji słabej zasady. Skoro znamy pKb, to obliczmy, ile wynosi KB. Stała równowagi, bo to dzięki niej będziemy mogli wyznaczyć stężenie jonów wodorotlenkowych, które następnie posłuży nam do wyznaczenia pOH. A po wyliczeniu pOH przejdziemy do wyznaczenia pH. pKb równe jest ujemnemu logarytmowi KB. Jeśli pomnożymy obie strony równania przez minus 1, dostaniemy logarytm dziesiętny ze stałej równowagi. Minus pKb równy jest logarytm dziesiętny z KB. Minus 4,75 równe jest logarytm z KB. 10 do potęgi minus 4,75 równe jest KB. Czyli KB równa się 10 do potęgi minus 4,75. Użyję tutaj kalkulatora do obliczenia, ile wynosi KB. 10 do potęgi minus 4,75 wynosi 1,8 razy 10 do minus 5. Oczywiście jest to wartość zaokrąglona. Skoro znamy już KB, to teraz będziemy postępować analogicznie, jak to miało miejsce w nagraniu poprzednim, w którym opowiadałam Ci o dysocjacji słabego kwasu. W efekcie końcowym musimy wyznaczyć pH roztworu. pH jest ujemnym logarytmem ze stężenia jonów wodoru. Tutaj w reakcji powstają nam jony wodorotlenkowe, więc nie dowiemy się, jaki jest pH bezpośrednio z analizy wartości wynikającej z dysocjacji zasady. Jednak pamiętaj, że to wszystko, ta cała dysocjacja zasady
ma miejsce w roztworze wodnym. A wiemy przecież, że woda ulega autodysocjacji. A iloczyn jonowy wody w temperaturze 25 stopni Celsjusza wynosi 10 do minus 14. KW, iloczyn jonowy wody, równy jest stężenie jonów wodoru razy stężenie jonów wodorotlenkowych i wynosi 10 do minus 14. Więc PKW równe jest pH plus POH, czyli 14. Po przekształceniu wzoru otrzymujemy pH równe jest PKW odjąć POH. W związku z tym wystarczy nam, jak poznamy pH zasady amonowej i później bez problemu można obliczyć pH roztworu. Początkowe stężenie zasady wynosi 0,2 mol na decymetr sześcienny. Po reakcji powstaje nam x mol jonów wodorotlenkowych i x mol jonów amonu. W takim razie ze stechiometrii reakcji wynika, że x moli zasady musiało rozpaść się na jony. 1,8 razy 10 do minus 5 równe jest x do kwadratu dzielone przez 0,2 odjąć x. Stężenie jonów wodorotlenkowych wynosi x mol na decymetr sześcienny. W takim razie postarajmy się na podstawie odpowiednich przekształceń tego równania obliczyć x. Najpierw przekształćmy równanie tak, aby otrzymać równanie mające postać 0 równe jest ax do potęgi drugiej plus bx plus c. Najpierw pomnóżmy obie strony razy 0,2 odjąć x. 0,2 odjąć x razy 1,8 razy 10 do minus 5 równe jest x kwadrat. 0,2 razy 1,8 razy 10 do minus 5 odjąć x razy 1,8 razy 10 do minus 5 równe jest x kwadrat. Teraz przenieśmy to wyrażenie na prawą stronę i otrzymujemy 0 równe jest x kwadrat dodać x razy 1,8 razy 10 do minus 5 odjąć 0,2 razy 1,8 razy 10 do minus 5. 0 równe jest x kwadrat dodać 1,8 razy 10 do minus 5 x odjąć 0,36 razy 10 do minus 5. Teraz musimy wyznaczyć delta dla tego równania kwadratowego. Z teorii wiemy, że delta równa jest b do kwadratu minus 4ac. W naszym przypadku delta wynosi 1,8 razy 10 do minus 5 i to wszystko do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy minus 0,36 razy 10 do minus 5. Delta wynosi 3,24 razy 10 do minus 10 dodać 1,44 razy 10 do minus 5. Co wynosi 1,44,00,324 razy 10 do minus 5. Delta przyjmuje wartość dodatnią, dlatego też rozwiązaniem naszego równania będą dwie wartości x. Przypomnę, że x1 równe jest minus b minus pierwiastek kwadratowy z delty i to podzielone przez 2a. x2 natomiast wynosi minus b dodać pierwiastek kwadratowy z delty i to podzielone przez 2a. Stężenie musi być wielkością dodatnią, dlatego też interesującym nas równaniem jest tylko to równanie dotyczące x2. W naszym przypadku x wynosi minus 1,8 razy 10 do minus 5 dodać pierwiastek kwadratowy z 1,44,00,324 razy 10 do minus 5. I to wszystko podzielone przez 2 razy 1. X wynosi minus 1,8 razy 10 do minus 5. W celu wyliczenia pierwiastka skorzystam z kalkulatora. Więc mamy 1,44,00,324 razy 10 do potęgi minus 5 i to wszystko spierwiastkujmy. Otrzymujemy
0,00379477 6. I oczywiście tutaj wszystko mamy w nawiasie i dzielimy przez 2. Zamieńmy tą liczbę tak, aby wartości były wyrażone w tych samych potęgach. Dzięki temu będzie łatwiej nam zsumować te dwie liczby. X wynosi minus 1,8 razy 10 do minus 5 dodać 379,4776 razy 10 do minus 5. Dzielone przez 2 oczywiście. X równe jest 377,6476 razy 10 do minus 5 podzielić przez 2. W takim razie x równa się 188,82 razy 10 do minus 5. Czyli w przybliżeniu możemy powiedzieć, że x wynosi 0,00189. Obliczyliśmy stężenie jonów wodorotlenkowych. Wynosi ono 0,00189 mol na decymetr sześcienny. W takim razie pOH równe jest ujemny logarytm zestężenia jonów wodorotlenkowych. pOH wynosi minus logarytm dziesiętny z 0,00189. Do wyliczenia wartości naszego pOH również skorzystajmy z kalkulatora. Logarytm dziesiętny z 0,00189 to minus 2,72, oczywiście w przybliżeniu. W takim razie pOH w przybliżeniu wynosi 2,72. Teraz, aby obliczyć pH, nie pozostaje nam nic innego, jak od pKW, czyli ujemnego logarytmu z iloczynu jonowego wody, odjąć pOH, czyli ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorotlenkowych. pH równa się pKW minus pOH. pH wynosi 14, odjąć 2,72. pH naszego roztworu wynosi 11,28. pH wodnego roztworu zasady amonowej o stężeniu 0,2 mol na decymetr sześcienny wynosi 11,28. I to jest rozwiązanie naszego zadania. A wynik, jaki otrzymaliśmy, potwierdza, że woda amoniakalna jest słabą zasadą.